Obrzęd obłóczyn w lwowskim seminarium duchownym. 8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, klerycy trzeciego roku lwowskiego wyższego seminarium duchownego św. Józefa otrzymali strój kapłański, sutannę. Mszy świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa wraz z wychowawcami kleryków. To bardzo ważne, abyście przyjmując ten zewnętrzny znak przynależności do Kościoła i stanu duchownego, byli gotowi przyjąć wraz z sutaną fakt, że jesteście teraz sługami Bożymi. Służę Bogu i chcę być Jemu oddany i całkowicie Mu się poświęcać. Ta decyzja powinna zagościć w waszych sercach. To twoje fiat powinno być słyszane każdego dnia, kiedy nosisz ten strój. Sutanna nie jest mundurem, lecz to znak przynależności do Boga. Czy chcesz trwati u wybranemu pokłykaniu i wierno realizowati świaszczenickie pokłykania, którym tebe obdarował Bóg? Prosisz Boże dopomogę. Zgodnie z tradycją, seminarzystom w zakładaniu sutan pomagali proboszczowi ich rodzinnych parafii, a wcześniej klerycy odcinali im krawaty na znak zakończenia życia świeckiego. I woskresł trzeci dzień zgodnie z pisaniem. Всяка честь и слава на веки вечны. Аминь. Тело и кровь Христа. Tiło Chrystusa.